Wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Kamil. Dzisiaj gramy w grę Until Dawn. To jeszcze jest szósty odcinek z tej gry, chyba. Ostatnio tu skończyliśmy. I... Nie czujesz, że starczy już tej chorobliwej masturbacji? A? Kto dał ci prawo, żeby się zabawiać istnieniami tych ludzi? Co niby czyni cię kimś wyjątkowym, a? Nadal nie wiem, kim jest ten zabójca. Masz najebane w głowie! Zobacz, co im się stało przez ciebie, a? Co za chore bydle z ciebie! Chore bydle! Chore bydle! No. Trochę dziwne. A to nam pokazuje, co było ostatnio. Hej! Ludziska, dajcie spokój! Hej? Sam? O Boże! Chris, wybieraj. Ja to chyba wybrałem. Halo? Proszę! Potrzebujemy pomocy! Zabicie siebie. Nie! Emily! To Emily nam spadła, ale nie wiem, czy przeżyła. Tutaj to wybuchło. A dalej już chyba nie wiem. Dobra, jesteśmy teraz. Bo uciekliśmy temu świrowi. I gdzieś teraz jesteśmy, ale nie wiem gdzie. A, w schronisku, w piwnicy. O 3:05, nie no, zarąbiliście. Ale wywaliłem, dobra. Jeśli odcinek się wam spodobał, zostawcie łapa. Łapa zostawcie, łapę zostawcie. Nie łapa. Już seplenie na początku. Jeszcze picia nie ma żadnego. Kurca paka. Dobra. A jak to się grało? Tym się rozglądaliśmy. Tam coś mamy, ale się rozejrzymy tu jeszcze. Czy tu nic nie ma przydatnego? O nie, chyba nie. Tu coś jest. Jakaś kartka. Pocztówka bardziej taka. Ale chirurgiczny. A dobra, nie chce mi się tego czytać. Idźmy dalej, nie przedłużajmy. Tutaj co mamy? Tam się coś świeciło. Tutaj. Telefon. A kogo to telefon? Witaj, Josh, tu Alan. Mam nadzieję, że nie masz mnie na złe. No, trochę. Też trochę lipa, bo nie mamy ubrań. Nadal nie wiemy, co dalej będzie z nami. A tu jest ta tablica pamiątkowa. Ale to nic. Tam mamy jakieś przejście jeszcze. Muzyczka creepy się robi. Musimy na tego psychopatę uważać, bo on tu gdzieś chodził nad nami, bo my jesteśmy w piwnicy u tego. No jest. I to co? Odejdę. Musimy się trzymać jak najdalej od niego.
witajcie. Dziękuję wam, że do mnie dołączyliście. Przeprowadzimy dziś Małek. Nie, dobra. Nie, 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 bo jeszcze tu przyjdzie i... Bo mógł to słyszeć. Tego się obawiam. Zamknięte. A dobra. I tu był ten. Chris i Ashley, ta? Kamera. A tu? Jezu! Te ubrania. Weź te ubrania, kobito. Czy to nie jej? O kurde! Mike, co ty tam robisz na dole? Zrzędza się! O Mike, jak dobrze, że mnie znalazłeś. Już dobrze. Nic ci nie jest? Ciekawe, jak się tu zostałeś, spokojnie się Jessica. Dobra, z ciekawością. A skąd ty się tutaj wziąłeś? Nie rozumiem, jak mnie znalazłeś? Na tej górze grasuje jakiś jebany psychopata. Tak, zauważyłam. Mieszka w jakiejś sieci tuneli. Chciałem się stamtąd wydostać, a potem zobaczyłem kratę i ciebie. Posłuchaj, ten gość, o którym mówiłeś, zaatakował mnie. Pokazał mi też nagrania. Na jednym z nich widziałam, jak zginął Josh. Rozerwała go na strzępy jakaś wielka jebana piła. Jezu Chryste. Myślę, że on tu mieszka. Kimkolwiek jest, ma obsesję na punkcie Hany i Beth. Cholera. Co tu się to kurwy nędzy wyprawia? Są tu drzwi. Nie otworzą się. Spróbujesz ze swojej strony? Dawaj mi plecak, przebieź się. A, dobra. Nie no. Też tak można. Co, jeszcze mamy po niego iść, nie? Nie no. Dobry pomysł. A to są te drzwi, co nie mógł otworzyć. No i jest. Okej, załatwione. No to załatwimy mordercę. Święte słowa. Co to było? Ktoś płacze? George! O kurde, tego się nie spodziewałem. To co w tym chodzi? O Boże! O mój Boże! Matt! Matt! A ta żyje, ty! O Jezu! O kurwa! Ja pierdolę! No raz zdechnij. I tak cię nie lubię. Bójnij się. Rusz się ty. Dobra.
dobra, nie wiem, czy tak powiem, uszy bolą. Wciszę to trochę. Na razie nam dobrze idzie, ty. Wybraliśmy dobrą opcję i ona żyje, ale nie wiadomo co z matem. Czy on też, czy... O Jezu, 600 psów w dupę. Oby było warto, było mi bosko w tej bluzce. No, i to rozumiem. No to fajnie. Nie wiem, jak się szybciej chodziło, chyba tym. Ona chyba szybciej już nie potrafi. Halo? Tabliczka jakaś. Zobaczmy, co tu jest. Jakiś wagonik. Ale do czego, to ja nie wiem. Ciekawe, gdzie my jesteśmy teraz. Jakieś odgłosy są z lewej, jakby jakieś, nie wiem. Jakieś stwory tu były, jak... Dobra, mamy jakieś wyjście, ale tutaj raczej tego nie otworzymy, nie? O, logiczne. To może tamten wagonik, co widzieliśmy, nam pomoże. Popchniemy go i rozwalimy drzwi, jak w Atlasie. Tylko czy on tu jest? Ta, jest jakiś wagonik. Ale tu to jeszcze... Tu coś jeszcze jest? Jakaś skrzynka. Zdjęcie górników. Lupia jest z tym, ja chcę się stąd wydostać, ale z tego co widzę, to... Kiepsko to wszystko wygląda tu. Dobra. Weź wyciągnij ten kijek. A nie, przyciągnij. Na pewno ci nikt nie słyszał cię nikt. Nie, wcale. Teraz jakaś winda tu jest. Czy... Co to jest? Winda to jest w końcu, czy co to jest? Ja pierdzielę, weźcie. Tu się coś świeciło. Ta idzie jakby nie mogła. Normalnie. Szukaj czegoś. Proste i logiczne. Tam się coś świeciło, to tam pójdźmy. Maszyna zegarowa. Chodź tu. Myślałem, że ktoś tam idzie. Na to jakiś sub był. Ja pierdzielę, jak mordę drze. Oj,
Nie dość, że nieudacznie, to jeszcze mordę trzeba. Dłużej trzeba było wchodzić. Albo... Dobra, nieważne. No tak, no pewnie. Przyzwyczaj się do tego. Ciemno jak w dupie. Jakieś odgłosy z dupy. O, ciemno jak w dupie i odgłosy z dupy, to jesteśmy w dupie, no. Proste i logiczne. Kamil, ty masz normalnie... To jest totem, czy co to jest? Mega dziwne. Tam możemy się wspiąć. Ale tylko co to jest? Drabina. No to chyba nici z wspinaczki. Skocz. Nie wywal się. Czemu te postacie, jak nie wiem, wspinają się lub coś, to muszą wydawać takie dźwięki chore. No, ja tak jak teraz, ty. Tylko z tego się teraz nie spierdziel. Mogę się porozglądać, ale to... Nic to nie da. To nieźle wam powiem, ludziska. Matt. No, tyru, tyru. Dalej do kurwy nędzy. Zagiła i magiła. To się pobawiła. Chłop się ogniem bawi jakiś. No weź to. Nie się zastanawiasz jeszcze. Dobra. Światełko. Wow. Za Narnię. Czekajcie. Gdzie ja mam iść? Tu są schody jakieś. A ślepy jestem. Totem. Co tym razem? Czego mam się spodziewać? Nie zauważyłem dokładnie, ale tam była jakaś ręka i to chyba ona. Nie no, było krab. Fajnie, fajnie. Co to jest, ty?
Jak w Rezydencie, takie same glutki. W piwnicy jeszcze były. Ty biegnie, sama. Nie muszę jej pomagać. Uważaj, bo się... No. Kurde. No, na takim śliskim byś się wspięła, no. Powodzenia ci życzę. Ej, znajdź coś, a nie. Byś wyrwała do przodu. Tu coś jest. Okulary. Ty, to one tu spadły z tej górki? Ty. Ej, to może być ta górka właśnie. Skąd one spadły? To jest prawdopodobne. To było dokładnie rok temu. Co to znaczy? No, że tutaj umarły, chyba to znaczy. Idź tam. Tu byliśmy, czy nie? Nie, nie byliśmy. Ale tam chyba ta. A ja se pójdę tu i co? Kto mi zabroni? Beth. O Jezu! Beth, Beth. Jest tu jakieś inne wyjście? Nie no, chyba muszę się wrócić. Czy nie? Dobra, cofnijmy się. Może nie byłem tu, tylko podobne miejsce to jest. Nie, nie byłem tu. No wiem. Laleczki se zrobił. Widziałem, że umarli tu. Gdzie teraz? Czy my się przypadkiem nie cofamy? Nie, bo my to odpaliliśmy, to musimy tu iść. To się wróciliśmy. Teraz tak. Psiu! Śrundury! Kurę! Nie! Boże, tylko nie idź w tę stronę. No, fajnie, żeś. Masz szczęście, że szybki jestem. No chowaj się gdzieś, ty nieudaczniku. Rzuć to tu. Nora, ukryj się. Josh? Josh!
Josh! Bardzo dobrze! Już wiecie, kto was tak urządził. Tyle przeszliście i dobrze. Dobrze, dobrze, dobrze. Jakie to uczucie, co? Co? No, jakie? Podobała wam się wasza dawka grozy, poniżenia, paniki? Wiecie już, jak mogły czuć się moje siostry rok temu? Wiecie czy nie? Ale zgadnijcie, co? Nie było im dane się z tego pośmiać. Nie, nie, nie! Bo one przez was zginęły! Nie wiem, czy zauważyłeś, Josh, ale jakoś nikt się nie śmieje. O, dajcie spokój, dajcie spokój. Po co te ponure miny? Dobrze jest czasem poczuć się przebicie serca. A wasze serduszka zapierdzielały jak torpedy. Mam nadzieję, chory chłop. Doceniliście moje małe widowisko. Każdy szczegół. To się stało naprawdę? Każdą okazję. Cudownie było wywoływać panikę. Tak łatwo jak ślinota kopsa. Jeszcze te flaki. Festiwal flaków i jakby spreparowane ciała piły. Jakie to gówno było drogie. I zero bubli. Zero, zero, zero bubli. Szkoda, że nie widzieliście swoich bili. Zawsze się wywyższacie, a dziś błagacie i stracie w gacie. Josh, dlaczego nam to robisz? Weź, ale głowę ma, chłop. Pytać tego stulejarza. Odjebało mu. Przestał ogarniać temat. A już na pewno przestał brać leki. A leki sreki. Zemsta jest najlepszym lekarstwem. Nie żyjesz. Mike, on jest chory. To nie ludzie. Będziecie mi wszyscy dziękować, gdy zostaniecie bohaterami internetu. Że co? O, zobaczycie, materiał z tej szopki rozejdzie się po sieci jak viral. Mamy tu miłość bez wzajemności, mamy masę krwi. Nie no, bez kitu to będzie totalny hicior. Pinolom zwajczą się serwery przy zliczaniu wyświetleń. O czym ty mówisz, mózgojebie? Kurwa, Jessica nie żyje! Co? Słyszałeś, co powiedziałem? Jessica nie żyje. I teraz zapłacisz mi za to! Zabij go! Cała rodzinka w komplecie pytać będzie. Ej! Dajcie spokój! Chłopaki, to jakieś szaleństwo, słyszycie? Stul pysk! Co, zawalnąłeś ją? Ha? Bo jaką cholerę ją uderzyłeś? A o czym ty mówisz, stary? Uderzyłeś Ashley, ty pieprzony śmieciu! Wkurzyłem się! Nie bije się, dziewczy! Nie i koniec! Chris, no weź, brachu. Wadam brachu. Gdzie idziemy? Dokąd mnie ciągniecie? Zamkniemy cię, brachu. Co? Żebyś już niczego nie odjebał. Rano dzwonił po glinę. Dobrze, dobrze, dobrze. Co ty zrobiłem? Co ty kurwa jaja sobie robisz? Jesteś kurwa zasranym mordercą. Ja nikogo nie zabiłem. Mike, błagam, uwierz mi. Przecież ja nic nie zrobiłem, Jessice. Zamknij się, należycie się. Oj, zamknij się, dobra. Zamknij mordę, serio. Chris, hej, daj spokój, wodzu. Jesteśmy kumplami. Dobra już, przestań pieprzyć. Okej. No i chuj. Teraz pytanie, co dalej, ty? Kto, kim był ten drugi chłop? No bo wiemy, że Josh... ten cały zabójca, ale jest tam drugi typ, co gonił... tą... zrobiłem ci krzywdę? Głupią. Nie wiem, jak ona tam miała. Ojejku, tak strasznie mi przykro! Przestań! Stary, weź przestań! Michael, przepraszam, stary. Nawet nie wiesz, jak bardzo mi przykro, że coś się stało, Jessica, ale przysięgam. Przysięgam, że ja nie mam z tym nic wspólnego. No się nie możemy ci ufać agresywnie. Agresywnie. Skończ już z tym pierdoleniem, Josh. Nie wywiniesz się z tego. Nie możemy się jakoś dogadać. A! Kurwa! To nie są kurwa żarty. Szlak. Nie, to nie tak. Nie tak się miało skończyć. Znęcacie się nad słabszym! A nie! Przecież nie możecie mi czegoś takiego zrobić. A? Zresztą i tak nie macie odwagi, żeby naprawdę mi zrobić krzywdę. A!
Weź się lepiej zamknij, bo się tylko pogrążasz, Josh. O. Tylko wiesz, ja nie do końca rozumiem, o czym mówisz, bo naprawdę nie mam czego żałować. Ja pierdolę. No chory, jak... Ja bym go już uwiązał tam, o. Łeb mu skręcił. Nie ruszaj tak się. Tak. Bez ruszania. Nie idzie związać, jak się wam rusza. Josh, co ty? Zostawmy trochę luzu, żeby mnie zdrętwiał. Co mam ci zrobić, żebyś się za... Nie tak ciasto, okej? Nie tak ciasto. Trzeba było użyć plastikowych... Co? Co on pierdoli do jasnej cholery? Kurwa, brak słów. Pitolił już kiedyś takie bzdury? Nie, nigdy go takiego nie widziałem. To zwrot pieniędzy! Wszyscy są głupi. Dupi, srubi, głupi. Krzys, ja... Krzysztof, szasz. Aż ma strasznie głupią twarz. Co? Co ty tam mamroczesz? Że jesteś głupi, kubku. Co jest to? O, Ashley. Ashley, wyciągnę cię, co nie pozwolę cię zginąć! W najśmielszych snach nie wyobrażałem sobie, że mnie lubisz. Starczy. Wiesz, co to za odgłos? To dźwięk tego, że nigdy nie pocałujesz Ashley, ty cipo! Dosyć! Wiesz co? Może od razu wepchnij Ashley do łóżka Mike'owi. On przynajmniej będzie wiedział, co zrobić. Obejdzie się z nią jak trzeba! Jesteś, kurwa, żałosny, Krzysztof! Zaraz go zatłuchę! Nie słuchaj go! Nie warto! Hej, Mike! 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 Czego? Hej, stary! Co się stało z Jess? Wiesz, co się stało? Nie, ja... Wiem, ja mam problemy, ale nie pamiętam, żebym krzywdził Jess. Chryste. No, a gdybym ją zabił, to czuję, że bym tego nie zapomniał, wiesz? Jest taka delikatna. Pewnie jej ciało jest po prostu zajebiste. Zamknij ten jebany ryj! No sobie uderz. Uderz. Suchy synu! Przestań, człowieku! Odpuść! Co ty wyprawiasz? Ale ja tylko chciałeś go zastrzelić! Tylko żartowałem, stary. Chciałem go wystraszyć. Chciałem, żeby poczuł, jak to jest. Ale po cholerę, prawie go zabiłem! Spokojnie. Przecież nic mu się nie stało. Obijanie go nie było miłe. Okej, przynajmniej teraz... Cicho. Tą japę. Wracaj do schroniska, stary. Co? Czemu? Zostanę z nim do rana. Nie trzeba go już będzie prać po pysku. Stary, to nie fair. Byłem pewien, że ratuje ci tyłek. Okej. Zadanie wykonane. Bierz urlop. O co ci chodzi? Wracaj do schroniska. Już. Już! Ciekawie było. Nie powiem. Josh? Josh! Jakie to uczucie, co? Wiecie już, jak mogły czuć się moje siostry rok temu? Wiecie czy nie? Ale zgadnijcie, co? Nie było im dane się z tego pośmiać. Nie! Bo one przez was zginęły! Kurwa, Jessica nie żyje! Co? Słyszałeś, co powiedziałem? Jessica nie żyje. I teraz zapłacisz mi za to, kurwa! Co się stało z Jess? Nie pamiętam, żebym krzywdził Jess. Chryste. O Boże! O mój Boże! Matt! Mam raz ciekawy, kim będziemy teraz. Chyba nadal ją. Nie, 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 n
To nie stopy. Co jest? Nie, co jest, tylko uciekaj, ty pałko. Nie zapsraj się. Nie wiem, gdzie idę nawet. Dobra, idę tam. Elo. Mam elo, kompaniero. Dobra. Nie chcę mi się tego czytać, po prostu stąd uciekam. O, dziwna sytuacja, no. Kolejny totem. George jest zabójcą. Ten drugi to ja nie wiem, kim on jest. Pomógł nam. Nie wiem. Chore jak Outlast dwójka, ty. Nie ogarnę też tego. Tam był taki podobny do Rake'a stwór. Chyba, że to był Rake, nie wiem. Ale podobne to. Bokiem lecę. Co to jest? Okej, to musi być tędy. O ja pierdziele, a się. O się obsrałem, ty. To było w tym totemie. No Rake! O ja pierdziele, co to jest? Ale się zdygałem tym. Dobra. Udało się. Teraz biegiem. Kabum. Kabum. No biegnij szybciej, ty. Dziadzie, ty. Odejdź od tych drzwi, Downie. Nie.
Jazda! Ale żyje. Najważniejsze. Ale uciekam dalej, bo nie chcę tu zostać. Tam chata jakaś jest. Siarafia. To ty gdzieś? Stało, dobra. Em, powiesz nam, co się dokładnie stało? Przecież właśnie próbuję. Weszliśmy na wieżę i przewróciła się. Cała wieża zwaliła się prosto do kopalni. Ej, czekaj, jakiej kopalni? Pełno tu szybów górniczych. Cała góra jest nimi naszpikowana. No i padliśmy tam po zawaleniu wieży. Nie rozumiem, jak to wieża się zawaliła? Jak to się stało? No i błądziłam po tej kopalni. Było ciemno, ale znalazłam ten stos i tam była... Była głowa Beth. Zaraz, że co? Głowa Beth, znalazłam ją. O mój Boże. Kurwa, co? Mówisz poważnie? Tak, poważnie. One chyba tam wpadły. O Jezu Chryste. Ale najgorsze jest to, że Hanna raczej nie zginęła. Nie od razu, nie od upadku. Że co? O czym ty mówisz? Sama już nie wiem, ale ona chyba tam była. Głodowała całymi tygodniami. Kiedy my szukaliśmy jej na górze, no nie wiedzieliśmy. To straszne. Słuchajcie mnie, na wieży było radio i udało nam się z kimś połączyć, ale zaraz po tym cała ta wieża się zawaliła. Em! Przyleciał. Udało ci się. O Boże, ledwo, Mike! Co z Mattem? No właśnie, próbujemy się dowiedzieć. No, no jest jeszcze ten potwór, który ją gonił. Jest roztrzęsiona, ludzie. Emily. Hej, Em. Wow. Kto to kurwa jest? Josh? Jess? Na pewno nie Jess. Na kto? A więc kto? Nie wiem. No powinniśmy to sprawdzić. Będę cię krył. Dobra. Się pytaję, że to ten chłop, co pomógł Emily. Z tym miotaczem ognia ten. Ty, weź pożycz mi pistolet, co? Możesz każdego wziąć. Na ładne oczy, albo załatwić go, wiesz, mięśniami. Ja muszę mieć spluwę. A to ten z miotaczem ognia. Sorry, brachu. Nie ma takiej opcji. Nie po tym, co odwaliłeś w szopie. Stary, próbowałem chronić twój tyłek. No, a teraz dla odmiany. Ja będę chronił twój. Okej. Okay. Otwieram drzwi. Gotowy? Ani kroku dalej. Koleś, stój! Stój, kurwa. Stój. A, co jest? Dobra, wygrałeś. Tylko bez nerwów, staruszku. Niech się wszyscy wreszcie uspokoją. A teraz przejdźcie tam. No dalej, już. Dajcie powiedzieć, po co tu przyszedłem. Jestem tutaj, żeby wam powiedzieć, z czym się na tej górze mierzycie. Nie powinniście byli tu wracać. Po co to zrobiliście po tym, co się stało w zeszłym roku? Chodzi ci o Hannę i Beth? No właśnie, skąd wiesz, jeśli nie jesteś zamieszany? Albo odpowiedzialny. Dajcie sobie na wstrzymanie. Nie podoba mi się to, że kręcicie się tutaj po mojej górze. Twojej górze. Ha. No, ciekawe, co by na to powiedzieli Waszyngtonowi. Rzeczywiście. Góra nie należy do mnie, to prawda. Do Waszyngtonów niestety też nie. Bo widzicie, ta góra należy do Wendigo. K-
Kogo? Ty, o czym on mówi? Co to jest, Bendigo? Dajcie mu mówić. Chyba nie ma innej opcji. Słuchajcie uważnie, bo nie będę powtarzać. Możecie mi wierzyć lub nie, mam to gdzieś. Chcę, żebyście wiedzieli. Od dawna mi to ciąży. I co? Mówiłem. Jest winny. Ma coś na sumieniu. Zamknij się, Mike. Widzicie, w tych górach czai się przerażające zło. Okrutny duch Wendigo zostaje uwolniony, ilekroć ktoś w tych lasach popełnia akt kanibalizmu. O kurde. Rejk. Znaleźć jakieś bezpieczne miejsce. Okej, zejdźcie tam szybko, wszyscy, i czekajcie. Co? Czemu? Jak długo? Do świtu. Ludzie, zostawiłem Josha, gdy usłyszałem krzyk M. Gdzie niby został? W szopie. O, już po nim nie żyje. Nie, to niemożliwe. Przed chwilą z nim byliśmy. A tu wszystko zmienia się w mgnieniu oka. Nie. Nie pozwolę, żeby coś jeszcze mu się stało. Coś jeszcze? Co? O czym ty mówisz? Chris, cicho. Wywalił mu z kika jakiegoś. Myśleliśmy, że zabił Jess. Dałem mu się sprowokować i walnąłem go w głowę. Chris! Może sobie zasłużył. Nieważne, nie możemy go tak zostawić. No to pójdę z tobą. Nie potrzebuję pomocy. Zginiesz, jeśli mi nie wrócimy. Widzę, że kompletnie nie rozumiesz powagi sytuacji. No, a jednak idę po Josha, nieprawdaż? Nie, to ja idę po Josha. Ty masz mi tylko pomagać. Rozumiemy się? Chyba tak. Po prostu musisz iść za mną i robić wszystko, co ci każę. Pamiętaj, tym końcem w stronę tego, co chcesz zabić. Człowieku, przecież umiem strzelać, tak? Nie, nie umiesz. Tak? No skąd wiesz? Zaufaj mi, wiem. Hej! Uważaj na siebie. Synu, musimy się spieszyć. Zaraz wracamy. Słuchaj, jesteś jakby ekspertem tych rzeczy. A powiedz mi, o czym właściwie powinienem wiedzieć? Że masz być ostrożny i trzymać się z tyłu. Czyli ile razy musiałbym trafić takiego potwora, żeby go zabić? Strzelałbyś do ustronej śmierci. To w ogóle nie da się ich tym zabić? Nie, ale da się je spowolnić. No to czym je niby zabić? Nie lubią on. No ja też nie przepadam. Dobra, i tu chyba panicznie, i może zakończymy zabić. Odcinek dzisiejszy. Góra jest twarda. No to zakończymy. Jeśli wam się podobało, to zostawcie łapę. Jest suba tam z dzwoneczkiem na dole. I trzymajcie się. Do zobaczenia. Elo.